Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, wszystko zależy od tego, o której oglądacie ten film. Bardzo miło mi was gościć na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną już na zawsze najlepiej. Dzisiaj test, test i pierwsze wrażenie nowości. Jest jeszcze zapieczętowana, nawet nie otwierałam. Nawet szczerze, naprawdę szczerze nie wiem, jaka jest kolorystyka za bardzo i co tam się znajduje, bo nie przeglądałam nawet zdjęć w internecie, kompletnie nie miałam czasu nawet przejrzeć Instagrama w ostatnich dniach. A że dzisiaj makijaż, ten który widzicie, makijaż twarzy mam już od chyba 10, a jest godzina 19, plus odwiedziły mnie znajoma wizerzystka i fryzjerka. Fryzjerka uczesała mnie w jakieś 5 minut, miałam mokre włosy, więc stwierdziłam, że jestem gotowa i jeszcze nakręcę dzisiaj film, więc zaraz odpieczętujemy, bo dobrze powiedziałam, nowość afekt, bo nie powiedziałam jeszcze, co to za nowość. Nowość afekt, Secret Beauty. Jest to produkt stworzony przy współpracy z cudowną Karoliną Matraszek. Jest to naprawdę genialna wizażystka, która jest współwłaścicielką szkoły Pro Makeup Academy, którą serdecznie polecam. Więc przetestujemy sobie i zobaczymy. Na powiekach mam trochę korektora, więc nałożę bazę z Inglota, bo stwierdziłam, że jak zaczęłam testować, to będę testować dalej z różnymi cieniami, będę testować trwałość, a jak będzie fajna, to wam powiem po prostu, więc będę na niej testować nowość. Okej, otwieramy. Uwaga. Już nie wiem jak. O, dobra, do góry. Nie przełamałam, nawet zostało takie ładne. Dobrze, i tutaj mamy... O, nawet są... naklejki do robienia słoczy, super, bardzo ładne, eleganckie pudełeczko dla słoczyków, bardzo ładnie przemyślane to jest. No i mamy efekt, jeszcze wszystko zaklejone. Cóż za napięcie. Okej. Bardzo ładne opakowanie, bardzo proste, eleganckie. No i co my tutaj mamy? Czyli tutaj mamy też produkty do twarzy. To mnie zaskoczyło. Mam nadzieję, że widzicie, że to mnie zaskoczyło. Naprawdę, nie przeglądałam nawet zdjęć, słuchajcie. Tylko widziałam, że jest opakowanie. Widziałam takie zdjęcie zapowiadające jakąś nowość. Ale tego, co teraz się działo, nie widziałam. Mamy tutaj lusterko. Jest lusterko. I są przepiękne odcienie cieni. Troszkę mi do sukienki nie będzie pasować, ale to nic. No i właśnie bronzer i róż. Ja mam troszkę wykonturowaną twarz, ale myślę, że trochę dołożę ewentualnie tego produktu. Głównie skupimy się tutaj na cieniach. Odcienie wyglądają przepięknie. Ten cień Diva jest taki bardzo zachęcający. Secret Beauty. Wow. No i mamy tutaj bardzo też takie neutralne odcienie, czyli brązy, beże. Ale trochę takich kobiecych róży też jest. No i czerń. Dobra, zaczynamy. Szybciutko nakładam bazę. Jak już wspominałam, czy nie wspominałam, na powiekach mam odrobinę korektora. Wszystko jest przypudrowane. Teraz nakładam bazę z Inglota. Pisaliście pod moim ostatnim testem, że macie, używacie, jesteście zachwyceni. No tutaj widzę, że troszkę mi ściągnęła korektor. Bardzo delikatnie ją nakładam, ale jest to taka naprawdę typowa baza, która nie daje koloru, ona wzmacnia kolor, ale nie daje koloru, czyli no ja bym osobiście przy jasnych cieniach nie nakładała ją, jej solo na powiekę, bo nie ukryłaby zasinienia. Spod jasnego cienia byłoby to widoczne. Dobrze, rozłożyłam bazę równomiernie na górną powiekę. Na dolną też nałożę. Mój makijaż nie jest już świeży, słuchajcie, na twarzy, więc nie przejmujcie się tym, bo dzisiaj było tak duszno przez to, że jakaś burza chyba w powietrzu znowu wisi, że naprawdę wszystko się zgrzało. Dobrze, ale nie o burzy dzisiaj, tylko o tym tutaj cudeńku. Najpierw banana shake, czyli najjaśniejszy podstawowy kolor.
Chociaż nie wygląda on tak nietypowo. Zobaczmy, jak jest z intensywnością. Bardzo ładny kolor. Nie jest ani beżowy, ani różowy. Jest właśnie coś pomiędzy. Nałożę go trochę na łuk brwiowy. Bardzo delikatnie, nie chcę tu rozbielić. Ale zobaczcie, tutaj nie mam bazy. Tutaj jest korektor lekko przypudrowany. I tylko delikatnie rozjaśniamy skórę. Natomiast tu, gdzie jest baza, no to już ten cień jest mocniej widoczny, ale widzę, że się trochę z nim stapia. Więc nie jest to jakiś taki super intensywny, rozjaśniający cień. Po prostu taki neutralny, bazowy odcień, który zawsze jest potrzebny. Dobrze, troszkę na górną i na dolną powiekę, żeby rozjaśnić kącik wewnętrzny. Przetestowany jasny odcień, lecimy z kolejnym. Jakiś pędzelek do blendowania. Blended Pro 223. No i sprawdźmy Nude. Odcień Nude. On też się wydaje bardzo jasny. No i tak, na mojej skórze akurat on tutaj nie będzie widoczny. Dosłownie taki sam odcień. Ale zabezpieczę nim górę. Czyli lekko nad załamaniem oka tutaj. Załamaniem powieki. Załamaniem oka. Co ja dam? Okej. Okay. Zobaczcie, no nie jest ten cień widoczny. Jest to taki nude nude. To jest dosłownie mój odcień skóry, ale jeżeli ktoś jest bardziej opalony, to wtedy ten cień będzie się wydawać o wiele, wiele jaśniejszy. Zabezpieczam tutaj dół. No i dobrze. Jakiś ciemniejszy odcień. Bo ten róż to ja wykorzystam na pewno, słuchajcie. Co by tutaj zrobić? Może jakąś kreskę, co? Tu bym dała rozświetlenie. Dobra, mam pomysł. Żeby to był taki seksowny makijaż, bardzo kobiecy, ale mimo wszystko romantyczny. Nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy. Może mnie poniesie i już w ogóle poszaleje. Ten odcień Obsession mi się tutaj bardzo podoba. Ten kolor, mam nadzieję, że na powiece też będzie wyglądać dobrze. Jest super mocno pigmentowany. Dotknęłam tylko tego cienia, a nabrało się go bardzo, bardzo dużo, więc uważajcie. Daję go w kąciku zewnętrznym. Tak, on jest o wiele, wiele ciemniejszy niż bym myślała, że będzie. Jest bardzo mocno napigmentowany, nasycony wręcz tym kolorem. Jest ekstra. Więc tutaj go muszę dosyć mocno rozblendować. Skupiam się na wewnętrznym kąciku. Tutaj chcę, żeby było intensywnie. Tu zostawiam do załamania powieki, zobaczcie. A później, jak już produktu prawie, że nie mam na pędzelku, to tutaj wszystko dokładnie blenduję i kieruję się do góry. Ładny odcień, naprawdę ładny. Jeszcze go odrobinę nakładam tutaj w kąciku zewnętrznym na dolnej powiece. Odrobinkę. No i słuchajcie, błysk. Dużo błysku. Czyli ten cień Diva, który mnie tak kusi od samego początku. Nakładam go palcem. Uuu, jaki on jest śliczny. To jest taki rose gold. Bardzo delikatny. Na różowej bazie złote drobinki. On jest taki półtransparentny, więc dlatego dobrze, że to przewidziałam i tym cieniem matowym rozblendowałam go do środka, bo wtedy nałożony na jasny cień i ten róż, taki przytłumiony, który nałożyłam w zewnętrznym kąciku, tworzy takie ładne przejście. Musicie spojrzeć, czy jest to cień właśnie transparentny, czy jest to cień na mocnym kolorze. Gdyby był na mocnym kolorze, no to tu już by było ciężej zrobić takie ładne przejście. Ale bardzo ładnie ten błysk wygląda. Więc nakładam go dużo. Dużo, dużo. No i jeszcze na dolną powiekę, pod tęczówkę. Spokojnie da się te cienie palcami nakładać. O! Dobrze. I teraz pomyślałam sobie, że tymi ciemnymi odcieniami
zrobię rozmytą kreskę, taką romantyczną rozmytą kreskę, tylko muszę sobie przygotować inne pędzelki, bo mam same puchacze przy sobie. Zacznijmy od brązów. Tylko który? Może brownie, bo ma cudowną nazwę. Zjadłabym takie brownie. Co to za pędzelek Clair Blanc? Oj, ten brąz może trochę nie być, a jest minimalnie widoczny, ale nie wiem, czy wy go widzicie. Bo on nie jest jakoś o wiele, wiele ciemniejszy niż ten róż tutaj, ale widać. Widać, więc robię sobie kreskę mniej więcej od środka oka do zewnątrz. No i wyciągam ten brąz w kąciku zewnętrznym do góry. Czerń. Zobaczymy, czy ta czerń jest intensywna. Zrzucam nadmiar. Teraz mam taki stary pędzelek z Sephora numer 14. Nie wiem, czy jeszcze jest. A jest tak. Jak za dotknięciem magicznej różdżki, słuchajcie. Ależ to jest czerń. Sobie ją tak blenduję. Rysuję kreskę. Nie spodziewałam się aż takiej czerni. Teraz będę musiała ją jeszcze rozblendować z tym brązem, bo ta czerń zrobi naprawdę taką kreskę. Dobra, no, bo tak to zostawiam. Czyli narysowałam sobie kreskę. I to jest piękne, że to wcale nie musi być równe. Nie ma być fajna, rozblendowana kreska. Od środka powieki do zewnątrz i wyciągnięta. Tak. Z racji tego, że kreski wyszły naprawdę mocno, ta czerń jest widoczna, to chcę ją teraz rozblendować, czyli wracam do poprzedniego pędzelka i do brązu, czyli odcienia brownie, i blenduję czerń. Dokładam tutaj brąz na krawędź tego czarnego cienia. I robię blendu. Naprawdę to jest czerń. Jest takie kocie oko trochę, ale dalej w romantycznej wersji. Chciałabym tutaj jeszcze wcisnąć jeden kolor, czyli ten. Secret Beauty. I dam go odrobinę tutaj. Czyli sam zewnętrzny kącik nad czarną kreską. Żeby wzmocnić intensywność tego makijażu. Jeśli chcielibyście zrobić bardziej w trendach ten makijaż, czyli pod Foxy Eye, można dodać odrobinę brownie. Tutaj na dole. Pomieszam z czernią, ale bardzo delikatnie. Widzicie? Bardzo mały ruch, bardzo szybki ruch. Dolna powieka, wewnętrzny kącik i wyciągamy tak jakby dolinę łez troszkę bardziej w kierunku nosa. Połączenie z brązem daje taki naturalny efekt przejścia od tej kreski do tej kreski. Nie robiąc jakiejś super precyzyjnej linii tutaj przy linii rzęs u góry. Powiem, że to bywa stresujące. I tak samo tutaj. Lekko rozmyta. Kreska Foxy Eye. Ostatni krok w makijażu oczu. Jasna linia wodna. I tusz, który to wy wybraliście mi do testów i jest tak dobry, z Eveline. Varieté. Pisaliście, jak to się czyta, ale dalej nie wiem. Dobra, nieważne. Kajal, Krolan. Może też być czarna linia, ciemna linia. Mi się podoba jasna. Wtedy takie oko jest otwarte. No i mocno tuszuję rzęsy. Chyba nie będę dzisiaj przyklejać
sztucznych rzęs, tylko mocno wytuszuję swoje. Rzęsy wytuszowane, usta też już zrobione, nałożyłam sobie konturówkę La Makeup Ebella i Glam Shop z tego setu takiego zestawu do ust, odcień bardziej różowy, i na to błyszczyk Fenty Beauty. Nie wiedziałam nawet, że jest takie różowe, ale powiedzmy, że wygląda to ok, więc mamy takie seksowno-romantyczne oko. Podoba mi się ten efekt, taki zadziorny, ale jeszcze trochę dołożę chociaż tych produktów do twarzy. No widzicie, no tak wyszło, że zrobiłam ten makijaż i nie wiedziałam, że tutaj mamy produkty do twarzy, mamy bronzer i mamy róż. Róż w takim bardzo ładnym, neutralnym i naturalnym odcieniu. Mimo że wy pewnie tego nie widzicie, to ja widzę, że bronzer ma bardzo ładny odcień i jest taki neutralny, bardzo chyba zbliżony do tego z palety konturowania, tego trio efekt, które powstało na początku, a to był jeden z moich ulubionych bronzerów, więc tutaj raczej nie mam żadnych uwag, ale widzicie, wzmocnił się ten makijaż twarzy, dołożyłam bronzer, taki mocniejszy zadzior się zrobił, pasujący do tego makijażu. No i sprawdźmy jeszcze trochę tego różu. Jest mocno napigmentowany. Ładny odcień. Czyli wiecie, to jest taka paleta podróżna. Świetne rozwiązanie. Jeszcze gdyby tutaj był jakiś rozświetlacz, to już by był full wypas. No, proszę bardzo. Mam nadzieję, że makijaż wam się podoba. Spontaniczny, coś takiego wyszło. Co do jakości, tutaj absolutnie nie mam się czego przyczepić. No ten cień tutaj nude, on znika na mojej cerze, ale to przez to, że on jest identyczny dosłownie jak moja cera w takim samym odcieniu, więc on nie jest u mnie widoczny, ale to jest taki cień też bazowy, którego zazwyczaj używamy jako przejściowego do blendowania, żeby wszystko było czyste i ładne. Ten odcień jasny bardzo, no ten rewelacyjny, no jedyny odcień, którego nie przetestowałam, to ten i w sumie ten brąz, bo tutaj dziabnęłam tylko delikatnie raz pędzelkiem przy blendowaniu tej kreski. Tak się to prezentuje. Same plusy. I myślę, wręcz jestem pewna, że ta paleta będzie jeździć ze mną na wyjazdy i jak będę musiała wykonać sobie jakiś szybki makijaż, to właśnie ta paleta będzie do tego idealna, bo mamy i beż, i czerń. Bez tego naprawdę ciężko się ruszyć. I mamy fajne brązy i fajny błyszczący makijaż. Ja jak się nie wyrabiam, to skupiam się na cerze. Później jakiś błysk właśnie na oku, ewentualnie taka rozmyta, szybka kreska, wytuszowane rzęsy i tyle. I już jestem gotowa, więc na pewno paleta zostanie przeze mnie wykorzystywana i serdecznie wam ją mogę polecić. Pracuje się z cieniami rewelacyjnie, są bardzo mocno pigmentowane, więc musicie zrzucić nadmiar, ale tak jest przy większości cieni, żeby wam się nie osypało. Jak widzicie i mogliście pewnie zauważyć w trakcie wykonywania makijażu, no mi się kompletnie nic nie osypało, ani jedna drobinka, więc bardzo, bardzo duży plus dla tych cieni. No i dajcie znać, co myślicie o tym makijażu i o tym teście. Więc dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmu. Do zobaczenia.